Chodzi się powiem. Nie mam auta, bo już pojechało. Zmęczyło mnie troszeczkę. EGR mianowicie. Nie będę pokazywał firmy, bo nie chcę robić antyreklamy. Już któryś kolejny raz. Jak mnie, że tak powiem. Nowa rzecz zawiodła. To jest nowy EGR, który został zamontowany. Nowka sztuka. Akurat Ford Ranger 2. 2,2-150 koni z 2013 roku. Ale ten sam EGR jest w kostumach, chyba w S-Maxie którymś. Nie wiem, trzeba by zobaczyć listę na tym. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że ten EGR fizycznie po podpięciu nie generuje żadnych błędów. Jeżeli chodzi o to, auto szarpie w pewnym zakresie obrotów. Szarpie do tego momentu, że słychać, jak turbosprężarka próbuje ustawić daną ilość powietrza. No i wariuje ten nastawnik na turbosprężarce. A problem tkwi w tym, że dopiero jak podpiąłem oscyloskop i fizycznie ten zawód, to zobaczyłem różnicę, że po prostu w tej wtyczce zasilania 1.5, nie wiem, chciałbym odpalić. Ja nie pamiętam takie rzeczy, zawsze biorę instrukcje, mam zapisane. Zasilanie jest normalnie, tylko ta sygnał wysterowania jest inny. W sensie, że napięcie pokazuje inne. Czyli on myślał, że 20% otwarcia to jest przy... przepraszam, 40% otwarcia to jest tam na przykład przy chyba 1 coś volta, już nie pamiętam właśnie, bo w tej chwili zmęczyło mnie to auto, ale mówię, nagram. A on fizycznie był w innym momencie, miejscu otwarty. Ale to jest naprawdę ciężka rzecz do wyłapania, bo on normalnie się zamyka, normalnie się otwiera. Przychodzi adaptację i wszystko podczas to, co Ford ma, tak, bo w tym nie ma żadnych błędów, a auto przy pewnym tam okresie, no najbardziej to było poniżej 2000 wyczuwalne i takim średnim dodaniu gazu, gdzieś mniej więcej koło 1,8 bara do ładowaniu, zaczynało szarpać. A problem jeszcze gorszy w tym, że to auto przyjechało na wiele problemów, tak? Bo wymieniałem tam i sterownik skrzyni biegów, bo faktycznie był uwalony ten czujnik, chyba też nagrywałem film. Auto miało uszkodzoną turbosprężarkę też, no bo i pompę oleju, tak? Więc ta usterka nie była taka jednoznaczna. No i stwierdziłem, że go wyjmę jeszcze raz, zobaczę, co z nim jest i dopiero po podpięciu tutaj i wzięciu oscyloskopu, to zauważyłem, że napięcie jest po prostu inne, czyli co tu ten czujnik w satelitach musi być jakoś, nie wiem, czy inaczej wykonany, bo już do tego nie chcę mi się dzisiaj tego rozkręcać i do tego dochodzić. Kolejny raz zamiennik, bo wcześniej już miałem W6, chyba nie nagrywałem o tym filmu, W6 2.0 TDI, też dałem, chciałem założyć Valeo, z hurtowni do mnie dzwonią, że nie mają Valeo i mówią, a mamy tam, też nie chcę robić antyreklamy, włoski producent. No i założyłem i też 2 dni walki, a tam też była gruba naprawa, bo była turbosprężarka chyba wymieniana, na pewno DPF był wymieniany i inne. No mówię, może jeszcze przepływam, jeszcze coś. No człowiek zaczyna sprawdzać, spędza czas, żeby to zdiagnozować. Eliminując, no wiadomo, nie wymienia elementów, bo to trzeba zdiagnozować. A zawodzi po raz kolejny jakaś, no po prostu nowa, fizycznie nowa, nieużywana, bo to pełnowartościowa część z pełnej hurtowni. No ale jak mi chłopak powiedział, że na przykład do Audi, do tych EGR-ów, to co któryś wraca. Tego jeszcze nie reklamowałem, zobaczymy, co tu powiedzą, bo no, połaszczyłem się, znaczy połaszczyłem się, no żeby nie brać oryginału, bo no, oryginał jednak o wiele, wiele droższy. No i niestety, tak to jest. A no każdemu się może zdarzyć, tak, tylko... No opowiadam to, że problem jest w tym, że w tych EGR-ach
po prostu nie ma informacji, bo on nie wywala. Znaczy w Audi to wywalał po 50 km błąd przepływu, a w tym nie wywalał nic, bo to samo auto przejechałem tym autem ze 100 km więcej nawet i po prostu szarpał. Po prostu szarpał i nic poza tym, no. I ciężko było to zauważyć, bo było widać, że turbina w parametrach próbuje wyregulować ciśnienie, że EGR też wariuje, próbuje się wyregulować, ale nie było nic jednoznacznego, tak naprawdę ciężka diagnostyka. W życiu wiele robiłem i to nie było takie oczywiste, no. Dopiero jak sobie je podpiąłem na fizycznie na siłę próbowałem przestawić ten motor, żeby on się ustawił, to dopiero zobaczyłem tą różnicę, no i wiadomo, później jak założyłem de facto stary, bo nie miałem nowego, tylko go wyczyściłem, one stają zawsze tutaj na tym kominie, akurat w tym samochodzie, co nie, on po prostu stał dęba, no moczył się tam parę godzin i uruchomiłem, bo elektronika była sprawna. Na razie musi tak przejeść, zamówię nowy i założę nowy, ale auto pojechało. To co chciałem powiedzieć, to dopiero w czasie jazdy to widać, że ten próbował się otwierać koło 20 i koło 30% otwarcia, jak w procentach sobie zobaczymy w diagnostyce. To zaczynało się to szarpanie, a tamten mniej więcej przy tych samych obrotach, gdzie podobnym dodaniu gazu i ciśnieniu do ładowania miał już 40 parę procent otwarcia, tak? A mimo tego napięcie było w jednym i w drugim to samo na sterowanie. No i to tu jest pies pogrzebany, no. Chłopaki coś źle rozwiązali tą elektronikę i dokładnie to samo było w tamtej Audi, co nie? Że też przechodziło adaptację, wszystko było, tylko zadany sygnał, czyli prąd na zadanie, dawało inne otwarcie tego. No. Dobra, to tyle. Może komuś się przyda, bo no to jest taka no niewdzięczna robota, tak? Bo nikt za to ciężko za to zapłacić, tym bardziej, że człowiek zanim dojdzie do tego, myśli, że wymienił na nową. I to nie jest najgorszy, najtańszy chińskie badziewie, tylko to jest dobry zamiennik, no, który stosuje od wielu, wielu lat różnych innych też podzespołach w samochodzie, nie tylko EGR-y, tylko chłodnice jakieś tam ten i kompresory. I to działa, no i naprawdę działa, nie wraca. No a tu taki babolek. Pozdrawiam.